Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z inicjatywą wyszli przedstawiciele Kataru. Osób z autyzmem jest wśród nas więcej niż nam się wydaje. Według amerykańskich naukowców jedno na 68 dzieci na świecie rodzi się z autyzmem, dlatego tak ważne jest stałe powiększanie naszej wiedzy na ten temat i ich wsparcie. Powiem szczerze, że w ogóle się mało o tym rozmawia. Ja znam takie osoby. My też współpracujemy z fundacją taką, która jest w górach, którzy organizują obozy dla osób, dla młodzieży i dzieci autystycznych. Mieliśmy też okazję poznać takie osoby, które tam wspinały się, co jest właściwie, fachowcy mówią, że to jest niemożliwe, a jednak jest możliwe. To jest kwestia też popracowania. I myślę, że to, co jest takie ważne, żeby po prostu wiedzieć, o co chodzi i zrozumieć te osoby. Leszno również włączyło się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Od godziny 16 w ratuszu trwała konferencja pod tytułem Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności. Natomiast o 20 rozpoczęło się prawdziwe show. Mieszkańcy Leszna mogli obejrzeć spektakularny pokaz Fire Show w wykonaniu członków Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa. Wieczór swoim występem uświetniły także mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna. Na znak solidarności z osobami z autyzmem ratusz został podświetlony na kolor niebieski, a w niebo wypuszczono niebieskie balony. 3, 2, 1 i wypuszczono!